Po długich wakacjach czas w końcu wrócić do naszego ukochanego miasteczka. Przez te kilka miesięcy działo się naprawdę sporo, no i przede wszystkim nie zabrakło przeprowadzek. Król w końcu wrócił do domu, a razem z nim zapanowała miłość, choć tego uczucia nie podzielają sąsiedzi. Oni chcą popsuć ten sielankowy nastrój. Jedni żarzą się od złości, inni ostrzą sobie pazurki, a my z sympatią przyglądamy się, jak wygląda sytuacja w domu czarodziei, gdzie najbardziej podobają nam się ściany, przez które słychać, jak jeden z dwumetrowych mieszkańców wykrzykuje abrakadabra i inne czary-mary. Większość spojrzy jednak nieco dalej, o, dokładnie, tam kawałeczek w lewo, na byczą zagrodę i zada sobie pytanie, czy najważniejszy w stadzie okaże się tym najgroźniejszym w koszykarskiej koridzie, czy raczej, tak jak przed rokiem, będzie byczkiem Fernando. I to tylko koni żal, to znaczy rysi, które zostały zagryzione przez szerszenie. A co słychać na zachodzie? Cytując klasyka, bez zmian. Tam prawie każdy wędkę trzyma w piwnicy, a pod ręką ma dubeltówkę. Cel jest jeden, wykraść z najstarszego domu w okolicy błyszczący się puchar, ale jak to zrobić? Wyciąć dziurę nożycami? Czy może po prostu grzmotnąć w okno i po kłopocie? Wariantów jest mnóstwo, a gdzieś z oddali przygląda się temu starszy pan w jeziorze, który czyta Stary Człowiek i Morze, chcąc pokazać wszystkim, że on naprawdę jeszcze trochę może. Tak właśnie wygląda krajobraz nowego sezonu NBA. Słuchacie przerwy na żądanie ekstra, przy mikrofonie Bartek Tomczak. Dziś porozmawiamy o pierwszym dniu nowych rozgrywek, no i o tym, co czeka nas na przestrzeni najbliższych miesięcy. W kwestii zapowiedzi w zasadzie zostało napisane i powiedziane wszystko od MVP po szóstego gracza, więc nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie zagłębiać drużyna po drużynie, zespół, zawodnik po zawodniku. Pomówimy po prostu o tym, na co my najbardziej czekamy, no i gdzieś też pewnie przy okazji po jednej, może dwóch najważniejszych kwestii z danej konferencji. Co jeszcze będzie w programie? A no na koniec między innymi ankieta pół żartem, pół serio, gruba, wypasiona, bo aż na 43 pytania, a może i więcej. Będzie też Sebastian Hetman, który opowie o jego zdaniem najlepszych debiutantach tego nowego sezonu NBA. Ambasador C oczywiście będzie puszczony z taśmy, bo jakżeby inaczej. No ale reszta składu, przerwy na żądanie ekstra, która czekała tutaj w blokach startowych dość długo, jest jak najbardziej na żywo i zwarta i gotowa do tego, żeby w końcu zacząć ten program, czyli wypadałoby się przywitać. Przemek Kujawiński, cześć Przemku. Cześć. Udało ci się nie usnąć i złapać wszystko, o czym mówiłem? Wiesz co, włączyłem się na chwilę, ja jednak wolę takie szybsze sprawozdania z tego, co się dzieje w sezonie, tak jak na przykład Wojciech Michałowicz mówiący, że na wschodzie tak naprawdę nic nie wiadomo, a na zachodzie sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. To są święte słowa. No dobrze, Michał Górny, cześć Michale. Chyba poszedł wyjąć makaron. No chyba tak. Żelazko. Jestem. Wyjmowałeś makaron? Nie, coś mi tutaj świeci, że z internetem mam kłopot, ja nie wiem o co chodzi. Aha, ale witam cię serdecznie. Ale witam. I chciałem zauważyć, że szerszenie nie gryzą, tylko one mają takie te trąbki takie mają i one kąsają bardziej. Składają nektar. Tak. Widzę, że oglądasz National Geographic. Nie, miałem biologię w szkole, wiem, że szerszeń to wespa, ale dalej nie pamiętam. I Maciek Kwiatkowski. Cześć, cześć Maćku. Hej, hej Bartku. Mogę powiedzieć, że masz taką nową życiową sympatię poza NBA, czyli NFL, czy to był tylko taki króciutki romans? Epizod. I już nic nie ma między wami. Dwa tygodnie. Pochodziliśmy trochę. Szybki seks i tyle. Życie. A propos szybkich rzeczy, to jeszcze szybciutko tytułem wstępu, jak widzicie, pewnie jesteśmy też na SoundCloudzie. W tym sezonie tak to będzie wyglądać, że i SoundCloud, i YouTube. Na YouTubie będzie całe archiwum i odcinki troszeczkę później, a na SoundCloudzie będziemy szybciej, powiedzmy, że już o 16 na przykład każdego dnia, w którym pojawi się podcast, no i tam jeden, dwa ostatnie odcinki będzie można sobie odsłuchać. Adresy widzicie teraz na swoim ekranie. No to po tych ogłoszeniach duszpasterskich możemy zacząć od tego, co działo się minionej nocy. Trzy mecze, Przemek, na pewno jak wiem i śledziłem, to byłeś w Nowym Orleanie, a tam się troszeczkę działo. Byłem jednocześnie w Nowym Orleanie i w San Antonio, tak skakałem troszeczkę. Potem, I gdzie ci się bardziej podobało? No San Antonio Dallas mi się bardziej podobało, bo to końcówka wygląda już troszkę jak w playoffach. Nawet sobie pomyślałem, czy ja tak dawno nie oglądałem koszykówki, że wydaje mi się, że to w playoffy, czy to faktycznie wygląda trochę jak playoffy w końcówce. Z wielkimi rzutami Dirka Nowickiego, z wielką trójką Tonego Parkera i z tą zaciętą końcówką. Także to zdecydowanie lepszy mecz, aczkolwiek no, jak zerkałem co chwilę, co robi Anthony Davis, przede wszystkim śledziłem to, czy dobrnie do triple-double. Miał kilka takich no, momentów dominacji, powiedzmy, w tym meczu nawet, można powiedzieć. Jest to niczego, czego byśmy się nie spodziewali chyba.
No, stało się wszystko to, na co liczyliśmy, może poza kontuzją. Maciek, gdzie ty się najlepiej bawiłeś dzisiaj? Ja podobnie jak Przemek, najlepiej bawiłem się na San Antonio Dallas. I fakt faktem, że przypomniało to trochę poziom playoffowy, można tak powiedzieć, gdzieś tam w drugiej połowie. Nie bawiłem się dobrze na meczu Nowy Orlando, bo mi żal Orlando, smutny był Orlando, to co Nowy Orlando robił. Ale San Antonio Dallas, zdecydowanie. A to myślicie, że taki mecz Ashika, Davisa i Andersona to będzie stała w tym sezonie, czy troszeczkę pofolgują, biorąc pod uwagę, że rywale będą mocniejsi? Anthony Davis jest straszny. Takie rzeczy mogą się wydarzać cały czas. Ale czy mamy już opowiadać o tym, że Nowy Orleans, że ze spacingiem kłopoty i takie rzeczy i generalnie narzekać? Nie, jest wszystko dobrze. Wygrali pierwszy mecz, jest super. Dobrze. Panie Michale, uruchomię pana. Ostatnia akcja Dallas. Można było to lepiej zrobić? Można było to lepiej zrobić, ale też się zgadzam trochę z tym, co Maciek powiedział, że może nie przywiązujmy trochę dużej wagi do tego, że tam to był dobry mecz. Jak dla mnie oba mecze były takie do obejrzenia, ale prawdziwy sezon zaczyna się dzisiaj i pamiętajcie o tym. Pierwszy. Ale co było fajne w tym meczu Dallas-San Antonio, to fakt, że nie było time-outu w końcówce. To była rzadkość. Tak, trzy i pół minuty bez time-outu. Ostatnie 3,5 minuty bez time-outu, ta ostatnia minuta, gdzie Rick Carlisle mógł wziąć time-out, przede wszystkim on, bo przegrywali wtedy. Wcześniej Popowicz mógł wziąć time-out, gdy Dallas odrabiało straty. I nie mieliśmy time-outów. To jest rzadkość duża. I tak jak Michał powiedział, też wydaje się, że trenerzy potraktowali to na tej zasadzie. Dobra, to jest pierwszy mecz sezonu, odpuśćmy time-outy, gramy. Skończmy jak najszybciej. Natomiast tak w Nowym Orleanie zaskoczyło mnie to, że publiczność się zaskoczyło. No to można było się tego spodziewać, chociaż nie w takiej skali, że publiczność, nie wiem, była na święcie jelenia gdzieś tam tak, czy coś. Totalnie w ogóle mieli w dupie to, co się działo, a takim pierwszym meczem można sobie narobić smaku na przyszłość i pomyśleć wreszcie, że moja drużyna nie będzie w dupie, tylko będzie powiedzmy w pierwszej ósemce. No ale cóż, no, festiwal ale traktorów się, pewnie był ciekawszy. Był lepszy, to tak z pozytywów, bo już nie wyglądał tak jak z Bułgarii czy z innych państw bałkańskich. Dwa słowa o tym, co się działo w Los Angeles jeszcze, czy tylko zasłona milczenia i smutek, że Julius Randle... Nie, Bartek, ty nam opowiedz, ile Kobiet zdobył punktów. A wiesz, że nawet nie wiem, bo zasnąłem w trzeciej kwarcie. A ten duży też go tak bardzo tam poobijał, co grał taki kiedyś duży... Luzgali na siebie, brzydkie słowa. Tam. No właśnie, Bartek, opowiedz nam o tym trochę. Trochę trosztoku. A i co, jest pierwszy raz, no Bartek, nie, no musisz dać jakiś report, to jest twoja drużyna, no. Nie bądź taki dla Bartka. Nie bądź dla mnie taki zły. Podobał mi się Julius Randle. Nie, robię to symbolicznie dla tych wszystkich ludzi, którzy twierdzili, że jak przyjdzie Carlos Boozer i będzie Kobe Bryant zdrowy, będziesz wszystko świetnie, to Lakers się dostaną. Pomyślałeś, że będą grać? Nie, nic i mówię tu do jednej konkretnej osoby, nie podam imienia i nazwiska, ale jak to usłyszy, to wie o co podaj, chodzi. Powiem. Nie powiem. Podaj, w drugim powiedzą. Programie powiem. Jak będzie druga porażka, to powiem. O. A to druga porażka będzie już dzisiaj. No to wtedy za tydzień powiem. Jak ktoś odsłucha jutro na przykład, to będzie okej. Możesz zdradzić. Nie mogę. No generalnie misja wykonana, tak mogę powiedzieć. Pierwsza z 82, żeby ochronić ten wybór w pierwszej piątce draftu. Miniona noc za nami. Obiecałem, że będzie bez szczegółów, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły i tak dalej w tej zapowiedzi. Jedną rzecz tylko chciałem a propos Washington Wizards i Marcina Gortata, żeby było leciutko patriotycznie. Maćku, jaki to będzie... Słucham? Do hymnu. Jaki to będzie sezon dla Waszyngtonu i czy Marcin po tych wielkich pieniążkach spuści z tonu, czy będzie dalej dobrze? A czyli taka narracja, że Marcin zarobił pieniądze, to teraz ma już się tak nie starać. Przypomnijmy, że on nie dostaje tych pieniędzy od razu, także pewnie nie siedzi na hajsie już teraz. Ale... No nie, no wiadomo, ma przecież zagwarantowane te pieniądze w jakiś sposób i już ma je w kieszeni, tylko jeszcze ich nie dostał. No. Ja nie jestem fanem sezonu Waszyngtonu jeszcze przed kontuzją Bradleya Beala. Ja nie wiem, czy dobrze, że mnie wywołałeś do tablicy, Bartek. Może ktoś, kto ma więcej optymizmu. Przemek, jesteś fanem Waszyngtonu w tym sezonie, czy nie? Wiesz co, niespecjalnie. To byli Washington Wizards, dziękuję. Nie, no to wiesz co, to paradoksalnie może być dosyć ciężki sezon. To jest coś, co dzieje się z wieloma zespołami, które odpalają w jakiś tam sposób w playoffach w jednym roku i nagle jakby wchodzą na tę scenę i nagle nam zaczyna się wydawać, że to może być ciekawy zespół w przyszłym roku i potem nagle się okazuje, że jednak w sezonie regularnym jest dużo trudniej, zaczynają się porażki, szczególnie, że wchodzą teraz bez Bradleya Beala w ten pierwszy miesiąc, być może dłużej sezonu, nie wiadomo jak dalej będzie z jego zdrowiem. Chyba jak sprawdzałem. Słucham? Ten pierwszy miesiąc nie jest taki straszny, jeżeli weźmiemy pod uwagę.
z kim grają. To nie ma znaczenia, chodzi o złapanie jakiegoś momentum i tutaj będzie trudno, potem będzie jeszcze gorzej, znaczy gorzej, będzie trudno, kiedy on wróci znowu zgrać się w nowym składzie. Plus jakkolwiek przyjście Paula Pierce'a brzmi dobrze na papierze, bo wiadomo, Paul Pierce, mistrz NBA, MVP finału, przyszły członek Galerii Sław, to jednak to już jest stary człowiek, którego nogi nie wytrzymają prawdopodobnie gry zbyt dużej ilości minut, a prawdopodobnie będzie musiał grać całkiem sporo minut. No plus oczywiście wszystkie wątpliwości, jakie mamy do trenera Randy'ego Whitmana, bo to najczęściej trenerzy wyciągają zespoły w takich momentach i to trenerzy są upgrade'em, który daje powiedzmy te 5 zwycięstw więcej w momencie jakiejś tam kontuzji. No i tutaj mamy wątpliwości i dopóki Randy Whitman nam nie udowodni, że jest inaczej, to nie sądzę, żebyśmy mieli podstawy, żeby sądzić, że będzie inaczej. Więc ja się boję, że gdzieś tam atmosfera, która jest bardzo dobra dookoła tego zespołu po playoffach, przez te pierwsze tygodnie sezonu może nagle się popsuć. Nagle zaczną się jakieś niesnaski, zaczną się jakieś rozmowy. Nie daj Boże, Marcin Gortat coś jeszcze powie publicznie, co mu się zdarza, jeśli się okaże nagle, że którzyś koledzy, nie wiem, nie starają się tak jak on, bo akurat w to nie mam wątpliwości, że Marcin Gortat będzie się starał tak, jak się starał do tej pory, bo to jest chyba ten typ zawodnika, który zawsze daje akurat tyle, ile ma akurat w sobie. Więc ten sezon wcale niekoniecznie musi się zacząć dobrze i być może w ciągu kilku tygodni wszystko to, co jeśli chodzi właśnie o atmosferę w drużynie, o tą dobrą chemię i o całe dobre powietrze dookoła Waszyngtonu, może zostać całkowicie obrócone o 180 stopni. Czyli gdzie byście mieli Waszyngton po fazie zasadniczej? Ale mówisz na miejscu czy w części ciała? Gdzie? Tak, na miejscu. W części ciała to mogę się domyślić, gdzie byś miał. Natomiast mówię o miejscu. W konferencji? No raczej nie w całej NBA. Bo mogę ci wyliczyć całe lidze teraz. Nie, wystarczy mi w konferencji tylko. Nie wiem, czy miejsce czwarte, piąte to będzie fanaberia, fantazja, no, ale może tak być. No, może tak być, aczkolwiek no tutaj Przelek wyczerpał chyba temat, jeśli chodzi o to. I pamiętajmy też, że oni zdrowotnie nie do końca są w porządku, jeśli chodzi, no Paul Pierce wiadomo, no częściej potrafił jeździć na wózku niż biegać po boisku, a druga sprawa, no to Nene też nie do końca nie jest herosem zdrowia i jak gra jest okej, okay, ale kiedy coś się z nim stanie poważnego, a pewnie coś w tym sezonie drobniejszego bądź większego się stanie, to już wtedy nie jest tak do końca kolorowo. Jeśli to się przydarzy, nie daj Boże, podczas nieobecności Bradley'a Billa, to te kilka spotkań spowolnienia i potem wbicia się w nowy rytm może nawet pozbawić ich playoffów, jeśli źle pójdzie bardzo. Odważnie. A pan, panie Maćku, na którym miejscu? Spróbuję znaleźć coś pozytywnego. Niepozytywne jest to, że oni byli w preseason na 29 miejscu w celnych rzutach za 3 i tylko Lakers byli gorsi, ale Lakers chyba nie liczą w tej kwestii, o czym chyba jeszcze powiemy. Takie pytanie w ankiecie. Pozytywne jest to, że Otto Porter wyglądał bardzo dobrze w preseason i w lidze letniej po tym ciężkim sezonie debiutanckim rozbitym przez kontuzję. On teraz będzie starterem, więc będzie miał od razu więcej minut do gry. On powinien pozostać w rotacji. Pozytywne jest to, że Glenn Rice Jr. MVP ligi letniej, jakkolwiek to brzmi, czy jest to ważne, czy nie. Miał trochę kłopotów z kontuzją przez ostatni tydzień, ale on też będzie grał. Z jednej strony można się martwić o to, że ojejku, oni będą grali na początku sezonu, to są niesprawdzeni ludzie, ale z drugiej strony no może w drugiej połowie sezonu przynieść jakieś pozytywne efekty. 3 razy powiedziałem pozytywnie, tak próbuję na siłę trochę, ale Otto Porter może być dobrym graczem. Nie zdziwię się, jeśli Otto Porter zostanie w pierwszej piątce, Paul Pierce będzie zmiennikiem z ławki, pierwszym graczem z ławki. Nie wiem, czy to przejdzie u Randy'ego Whitmana. Nie wiem, czy on się na to zdecyduje, czy nie będzie ryzykował tutaj jakiegoś konfliktu z Paulem Pierce'em. Pozytywne jest to, że mają dużo graczy podkoszowych z ławki i to takich serio zawodników. Tutaj ta rotacja wygląda dobrze, więc przekonamy się. Ja nie typuję, że Waszyngton będzie miał dobry sezon. Ja się martwię o trenera Randy'ego Whitmana. I, no i te kontuzje to już inna historia. I to, co widzieliśmy sezon temu w sezonie regularnym. Waszyngton rok temu w sezonie regularnym był w zasadzie drużyną różną. Grali raz dobrze, raz źle i w zasadzie nie mieli nigdy takiego tonu, gdzie przez 2 tygodnie grali bardzo dobrze. Potem przyszła ta seria z Chicago, gdzie to była niespodzianka. Z drugiej strony, jak spojrzymy na to, że liderem ofensywnym Chicago był wtedy DJ Augustin, a Joakim Noah grał kontuzjowany, to może już tak no, powinniśmy wziąć to w jakiś mały nawias lub gwiazdkę dopisać. I potem była ta seria z Indianą, gdzie Waszyngton miał kilka fatalnych spotkań. Miał kilka bardzo dobrych, ale kilka fatalnych. I grał z Indianą, która też nie była jakaś znowu taka super. Więc może czas trochę zatrzymać te konie i ten hype powściągnąć. Ale wydaje mi się, że już to zrobiliśmy. I stonować troszeczkę nastroje. Dobra, to a propos hype'u, nie przedłużając to, na co wy czekacie, jeżeli mówimy o konferencji wschodniej, historię, zawodnicy, zespoły, którym się będziemy przyglądać, takie league passowe piątki. Przemek, jak znam życie, to na pewno Orlando i Mallory z Milwaukee. A co jeszcze?
Wiesz co, nie wiem, czy będę się przyglądał Orlando tak bardzo w tym sezonie. Przez pani jeden się będziesz przyglądał, tak? Zawsze. Ja śledzę jej konto na Twitterze, na Instagramie i gdziekolwiek tylko ma. Stephanie Reddy, a nie tam jakieś. Wiesz co, no pierwszy oczywisty storyline, który tutaj mamy, no to Cleveland Cavaliers, powrót LeBrona Jamesa. Powiedziano już miliard rzeczy w tym off-season, nakręcono o tym miliard reklamówek w każdej. LeBron James nie ma książki jeszcze, ale pewnie więc będzie. No pewnie pojawi się książka niebawem o powrocie LeBrona. Powrót w trakcie sezonu jeszcze. Powrót LeBrona z odległości 3000 mil, tak się będzie nazywała. Albo 10 tysięcy, nie wiadomo. No to jest największa historia chyba w ogóle tego sezonu, no bo to jest kolejny taki jakiś super team, który nagle zdaliśmy sobie sprawę, jest chyba lepszy na papierze niż ten super team Miami w 2010 roku, w sensie jest bardziej kompletny, ma ten skład uzupełniający ma lepszy niż chyba Miami w 2010, bo było tutaj więcej miejsca na zawodniku, być może dojdzie jeszcze Ray Allen. To jest główna historia, jak to będzie wyglądało, no ofensywę się tutaj nie martwimy, bo już w preseason Cavaliers mieli najlepszy, najbardziej efektywną ofensywę w lidze. Natomiast teraz pytanie, jak będzie to wyglądało w defensywie i co jest w stanie zrobić David Blatt? To jest następna historia, bo to jest trener spoza NBA, który przynosi jakąś tutaj swoją filozofię, która została sprawdzana do tej pory tylko w europejskiej koszykówce, czy międzynarodowej koszykówce. I to też jest bardzo ciekawa historia, jak to się przełoży na NBA. Póki co wydaje nam się, że będzie dobrze, bo to jest tego typu ofensywa, którą znamy troszeczkę z San Antonio, gdzie więcej gra się piłką, gdzie mniej się kozuje. Pytanie, jak to się będzie sprawdzało przy gwiazdach NBA, przy autentycznie ludziach, którzy chcą kozłować, potrzebują kozłować, przy ludziach, którzy potrzebują mieć piłkę, tak jak LeBron James czy Kyrie Irving. Więc to jest chyba pierwsza, najważniejsza historia nie tylko na wschodzie, ale w ogóle w całym NBA. Chyba nie ma wielkich wątpliwości. A z innych rzeczy, takich mniej popularnych? Na co czekasz? Na co czekam? Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało Miami po odejściu LeBrona, jak w skórę tej samca alfa, którą teoretycznie powinien wejść, wejdzie Chris Bosh. I ja szczerze mówiąc bardzo mu kibicuję i chciałbym, żeby Chris Bosh nagle okazał się tutaj graczem na 25-10 i gościem, o którym ludzie nagle zaczną mówić, ty, on faktycznie umie grać w koszykówkę, bo wydaje mi się, że trochę ludzi zapomniało o tym przez ostatnie kilka lat. Więc to jest historia. Jestem bardzo ciekawy tego, co się będzie działo w Indianie, bo to jest zespół, który został rozbity kompletnie. W tej chwili w meczu numer jeden zdrowy jest z zeszłej pierwszej piątki tylko Roy Hibbert. Ale jaki szlagier będzie w meczu numer jeden? Odwrócona tabela już czeka. No tak. Ale jestem bardzo ciekawy tego, jak Frank Vogel poskłada ten zespół i być może też się okaże, że nie docenialiśmy Franka Vogela i być może będzie w stanie przynajmniej zrobić z tego wciąż zespół, bardzo dobry zespół w defensywie. I to będą tacy Charlotte Bobcats z Anno Domini 2000, teraz, żebym się nie pomylił. Ci, którzy awansowali do play-off. 90. Tak, 90. Czyli zespół, który się nie ma potencjału, natomiast na tym wschodzie jest w stanie wydrzeć te zwycięstwa. Na pewno no, jesteśmy ciekawi tego, co będzie robił Jabari Parker i Giannis Antetokounmpo w Milwaukee. Jak Jason Kidd znajdzie dla nich minuty i jak będzie wyglądał ich rozwój. Teraz wyczerpiesz całą listę, to ja zapytam już Maćka i Michała. Michał, poza swoim Chicago, na co patrzysz takim łaskawym albo zaciekawionym okiem, jeżeli mówimy o wschodzie, poza tymi historiami, które wymienił Przemek? Chyba, że bardzo interesuje mnie to, co będzie się działo w Indianie. Bardzo jestem zainteresowany tym, w jaki sposób, wiadomo, no, kontuzje kontuzjami, ale w jaki sposób potoczy się los organizacji. Czy po tym sezonie będzie jakaś, nie wiem, powrót do tego, co mamy i będziemy bawili się dalej, czy nie wiem, czy Larry Bird stwierdzi, że on już ma dosyć i może coś głębiej pozmieniać w tej drużynie. I bardzo jestem ciekaw, w którą stronę to się przewróci, czy to będzie skok na żabkę do basenu tankowania, czy to będzie powrót do czołówki. I to chyba wszystko poza takimi rzeczami popularnymi. No. Maćku, ty masz jakieś takie niepopularne rzeczy w swojej takiej lig pasowej piątce na wschodzie? To jest chyba niepopularne, po tym co mówiliście, ale mnie na przykład Indiana zupełnie nie interesuje. Mnie też nie. Z wszystkich 15 teamów, w sensie mam takiego dooła, jak patrzę na Indianę. W sensie ja bardzo lubię Roya Hibberta, jest jeden z moich ulubionych graczy, ale jest mi po prostu przykro i smutno, że to tak się wydarzyło i raczej będzie ciężko. Może faktycznie, tak jak Przemek mówi, to jest chyba upside z sezonu Indiana Pacers, jest to, żeby powtórzyć to, co zrobili Bobcats w sezonie 2090, najlepsza obrona i 20
38 latek. Najbardziej na wschodzie Derrick Rose i to jak Chicago Bulls będzie wyglądać, czy Chicago Bulls może dołączyć do grupy Clippers, San Antonio, Oklahoma City i Cleveland, bo on gdzieś jest tam minimalnie niżej, więc jak będzie wyglądał Derrick Rose na przestrzeni sezonu. W tych ostatnich meczach preseason wyglądał świetnie, w tych dwóch, trzech ostatnich. Jestem bardzo ciekawy tego, jak będzie wyglądała dalej Atlanta z Alem Horfordem teraz. Gdy zobaczyłem, że Derek Fisher gra ofensywę trójkątną, triangle offense, to rozczuliłem się, bo jednak brakowała mi ofensywny trójkątnej w NBA. Tyle lat mieliśmy triangle offense, 2 lata nie było i teraz znów jest, więc to też się fajnie ogląda. Z takich niepopularnych typów zupełnie? Nie wiem, myślę, że sam Van Gundy w Detroit, ale to jest akurat popularne, że chcemy oglądać, co się zmieni w Detroit pod SVG. Też będę patrzył, ile razy Kemba Walker i Lance Stevenson podają sobie piłkę. To powiedzieliśmy już prawie wszystko z mojej listy. A przepraszam, ja mam jeszcze pytanie, czy to jak będzie grał chudy Carmelo jest popularne, czy nie? Wszystko, co w Nowym Jorku jest popularne. Antetokounmpo i Parker? To słabo. A, Carmelo. Myślałem, że Jabari Parker. Ten prawdziwy. Aha. To ja do swojej listy dorzucę jeszcze, że czekam na taki moment, aż Carter Williams i Noel pojawią się razem na boisku i będę mógł w końcu obejrzeć Filadelfię. Nie czekasz na to. Miejsce dla Filadelfii jeszcze, Bartek. Nie czekasz, Bartek, na to. Czekasz, aż Joel Embiid będzie... No tak, na to czekam, ale wątpię, czy się doczekam w tym sezonie. Z Tonem Makerem razem będzie. Jak wygrał. Zagrają w trójkę, to będę siedział godzinę przed meczem, jadł chipsy i już... I Andrzej Gołota po raz kolejny zakończy karierę, tak. Po 5 sekundach. Jak już powiedzieliśmy o 14 teamach wschodu, to trzeba wspomnieć o tym 15, czyli o Toronto Raptors. Ale tam ten, Ford już nie jest burmistrzem, to jest nieciekawe już. To jest nieciekawe. Sprytnie to zrobiliśmy, nie mówiliśmy niby o wszystkich zespołach, a pojawiła się każda nazwa chyba. Chyba nie mówiliśmy o Celtics. Z tą siłą na wschodzie. Przepraszam. Chyba nie mówiliśmy o Celtics, o Brooklynie, o tych dwóch drużynach w jakiś sposób ze sobą związanych. Celtics, Jared Salinger może mieć bardzo dobry sezon, ale głównie chodzić będzie o to, co będzie się działo z Rajonem Rondo. Przepraszam, Przemek. Nie, ja jestem... Celtics jest bardzo ciekawy zespół, w którym jest odwrócony trochę taki jakiś standard, bo tutaj za trzy rzucają wysocy we frontcie, natomiast niscy rozgrywający nie potrafią rzucać za trzy. No ciekawą rzecz Brad Stevens zrobił, będzie grał 5-0 pewnie czasami, jeśli znajdzie kogoś, kto na jedynce będzie trafiał za trzy. Jeśli być może Marcus Smart zacznie rzucać za trzy. A propos tej inwersji ofensywy, nie głupie by było na przykład, gdyby Marcus Smart grał w post wtedy. A Al Horford i nie było głupie. A na pewno będzie historia z tego, co się będzie działo z Rajonem Rondo, bo to jest stała historia, także tutaj też na pewno wróci. A czy w Brooklyn Nets są jakieś historie? Starość. Oni też są zagrożeni smutkiem. Zagrożeni smutkiem. To można jakąś książkę, taką serię zrobić, jak Harlekin, zagrożony smutkiem. No tak, za zagrożeni smutkiem. Ostatni sezon KG, Lionel Hollins z kopalni jest trenerem. Deron Williams, Brook Lopez mogą być w każdej chwili kontuzjowani i Joe Johnson, któremu się nie chce. I tym akcentem zakończymy konferencję wschodnią, przelatując sobie po każdym po kolei i szybciutko do zachodu, żeby się zmieścić w tej godzinie. Jedna rzecz interesuje mnie w zasadzie z zachodu, bo nie będziemy się chyba rozbijać, kto tam jest mocniejszy na górze i tak dalej, ale mówi się, że albo Phoenix może skoczy do tych playoffów w porównaniu z poprzednim rokiem, albo tę niespodziankę zrobią Pelicans. To ciekawi mnie, kogo z tej zeszłorocznej ósemki, Michał, masz jako takiego najbardziej wątłego, że może z tych playoffów wypaść? To jest trudne pytanie teraz. Chyba nikogo. I w zasadzie moje playoffy na zachodzie składają się zawsze z 10 zespołów, ale muszę 2 wyrzucić pod koniec sezonu albo nie wiem, w którymś momencie, kiedy typuję, bo ich nie chcę, bo taka jest prawda. No tak naprawdę playoffy na zachodzie powinny składać się z 10 zespołów i wtedy byliby wszyscy zadowoleni. Akurat 11 byłoby Denver, sorry Rafał i... Ale to by coś dobrego w drafcie wypatrzył. Maciek, Przemek, macie kogoś takiego, w kogo najmocniej wątpicie z tej ósemki? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Myślę, że jeśli już szukać na siłę takich zespołów, to dla mnie byłby to Grizzlies albo Trailblazers. Bo obawiam się, że... Myślałem o Memphis. Obawiam się, że Portland może się skończyć szczęście, które ostatnio mieli, jeśli chodzi o zdrowie i tak dalej. I tutaj jakaś jedna kontuzja któregoś podstawowego gracza, nie daj Boże, broń Boże, nie chcę, bo lubię bardzo ten zespół, no może ich zrzucić za playoffy, więc wydaje mi się, że oni tutaj mogą mieć problem. Memphis, chociaż nie wierzymy w Memphis, w zeszłym sezonie byliby pewnie dużo wyżej w tabeli niż na 7 miejscu, gdyby nie kontuzja Marka Gasola. Ale tak naprawdę trudno znaleźć kogoś innego. Być może Houston mogą mieć problemy nawet. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Houston też gdzieś tutaj walczyli o ósemkę do końca i to nie byłoby takie pewne wejście.
No ja tutaj z pewniaków mam San Antonio, Oklahoma, Clippers, Golden State. To jest moje top 4 i wydaje mi się, że Dallas może tutaj dobić bardzo blisko. A Maciek, jak to wygląda u ciebie? Ja mam takich samych pewniaków. Znaczy chodzi mi o ten typ, kto może wypaść, bo pewniacy to wiadomo. Ja tak samo powiem Memphis i tak samo jak Przemek, tak zacznę się tak zastanawiać w sumie. Przecież oni byli rok temu z Markiem Gasolem, to co dobrzy. Ja mam Memphis poza playoffami, trochę na tej zasadzie, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. W tym razie w konferencji zachodniej, gdzie Phoenix będzie lepsze niż było, albo na takim samym poziomie, lub trochę lepsze, gdzie Nowy Orlean będzie lepszy. Ale z drugiej strony, jak myślę sobie o Memphis, to tak wyrzuciłem ich poza tą ósemkę i tak od czasu, gdy to zrobiłem, tak się bardzo zastanawiam, czy na pewno dobrze zrobiłem. Przecież to są Memphis Grizzlies, oni grają swoje od 3 lat i przychodzisz do nich w Memphis grać w kosze i z reguły masz mniejsze szanse wygrania. Lub małe szanse wygrania. No, ja mam z Memphis taki kłopot, że oni nie robią blowoutów i przez to grają duże minuty podstawowi gracze i oni muszą grać w czwartych kwartach. Oni nie mają rzutu za 3, przez to te mecze Memphis w czwartej kwarcie to nigdy nie są tak, że 3 rzuty za 3, Ryan Andersona i mamy blowout 15. Nie, oni zawsze grają dwójki, dwójka za dwójkę, dwójka za trójkę i to tak idzie, tak 6-8, rośnie bardzo wolno rośnie i wygrywają spotkania różnicą 9 punktów i to jest taki kontrolowany blowout w stylu Memphis Grizzlies, taki grind ich do końca. I ja nie wiem, czy to się gdzieś nie wyczerpie w tym momencie, w takim wygrywaniu meczu. Brakuje im tych rzutów za 3 trochę, ale z drugiej strony patrzę, bo ten Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley, ci ludzie, którzy są wokół nich, praktycznie podobni do tych, którzy byli rok temu. Nie wiem. Ja myślę, że tyle samo argumentów na plus, co na minus można by znaleźć w przypadku tych zespołów. Tak by to wyglądało. A jak wyglądają te takie league passowe piątki wasze z najlepszych? Jeżeli mówimy o zachodzie, tam jest pełno rzeczy do oglądania, więc można wybierać i w zasadzie oglądać wszystkich. Ja chyba najbardziej czekam, przynajmniej w pierwszych miesiącach, może mniej popularne na Minnesota Timberwolves, potem raczej już nie, ale ten początek wydaje mi się, że będzie ciekawy. Maciek, ty jesteś podekscytowany Utah Jazz. Utah Jazz, tak. Ja bym Minnesota zaczął oglądać w drugiej części sezonu, jak oni zrobią wymiany i oddadzą weteranów i będą grali Wigginsem, Lawinem i kimkolwiek, nie wiem, Rickiem Rubio. Benetem, tak. Kimkolwiek, natomiast... to jest taki Koreańczyk, kimkolwiek. Nie, natomiast Jazz mnie, absolutnie Jazz mnie ekscytują pod tym względem, że tam są sami seniorzy, tam nawet Dante Jones był przed chwilą został wyrzucony. Seniorzy powiedziałem, sami 20-latkowie w tym teamie i w szerokiej rotacji. Ta szeroka rotacja, ci tacy 20-kilkulatkowie zostali teraz wzmocnieni Rudym Gobertem i Dante Exumem. I oglądanie, jak oni się rozwijają, oglądanie nowego trenera Quina Snydera, który wygląda na dobrego coacha. To jest team, który gra całą ósemką, dziewiątką, to są zawodnicy, którzy mają w okolicach 20 lat i wyglądali bardzo dobrze pre-season. I tam jest talent w tym drużynie, brakuje cały czas gdzieś jakiegoś brakuje jakiejś gwiazdy, która to wszystko pociągnie wyżej, natomiast jest potencjalnie bardzo dużo graczy top 100. Michał, co ty masz u siebie na liście, na najwyższych miejscach? Los Angeles Lakers oczywiście, bo jednak miłość do Carlosa. Tak, miłość do Carlosa Boozera kwitnie. Nie, tak poważnie, kurczę, zgodziłbym się za tą Minnesotą, natomiast ja chciałbym pooglądać jeszcze takie Portland, może ciut trochę lepsze niż przed sezonem. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale myślę, że początkowo będzie to w moim top ileś tam, a potem będę pewnie pluł sobie w bradę, że to śledziłem. Ja też na Portland bardzo czekam, moja ulubiona godzina 4:30 i w Los Angeles i... jeszcze w Oakland. Mogę dorzucić dwa teamy jeszcze szybko. Jasne. Tak, absolutnie szybko. Phoenix Suns z Isaiah Thomasem, jeśli będą grać nisko, Dragić, Bledsoe, Isaiah Thomas, bo robił to Jeff Hornacek w preseason, więc jeśli ten line-up będzie grać w trzech na przełomie pierwszej, drugiej, czy tam w którejś z kwart, to nie będą tak zaczynać. To będzie niesamowite i było. Preseason i Steve Kerr i Golden State Warriors. Warriors wyglądają na jeszcze fajniejszy team do oglądania niż byli. Przemku, coś byś dorzucił do tej listy, na co ty najbardziej czekasz? Pomijając, że tam Clippersi, jak zwykle Paul Griffin, uwielbiasz ich, to wiemy, ale coś innego. Oklahoma City Thunder bez Kevina Duranta. To będzie... Jestem bardzo ciekawy, ja podejrzewam, że te pierwsze tygodnie mogą być naprawdę trudne dla Thunder. Oni są w kiepskiej... No tam jest szpital troszeczkę w tej chwili i mogą mieć problemy, natomiast tym bardziej Russell Westbrook może dostać wolną rękę od Scotta Brooksa, bo jeśli miałbym na chwilę stać się Scottem Brooksem i pomyśleć sobie tak, jak on sobie myśli, to może on sobie pomyśli po prostu, że kurczę, nie mam pojęcia, co z tym zrobić, po prostu oddam piłkę Russellowi. Albo pomyśli, będziemy grać jak San Antonio teraz. No. Z pewnością. Tylko nie wiem jak. Tworzy swój playbook, tam będzie napisane, tam będzie wielkie zdjęcie Russella Westbrooka prawdopodobnie, które sam Russell Westbrook włożył. Nie, tam są same zdjęcia Duranta i w tym jest kłopot, że on cały czas przewraca i Durant, kurde, Durant, podajemy przez dwóch, Durant, cholera.
będzie ciekawa historia przez pierwsze tygodnie, do czasu aż wróci Durant, bo jesteśmy ciekawi, kim jest Russell Westbrook bez niego. On właściwie nigdy nie grał dużo bez niego, więc nie wiemy, jak się będzie zachowywał, czy jest w stanie być tutaj liderem zespołu, taką pierwszą opcją, ale też rozgrywającym tak naprawdę, bo tego się od niego oczekuje. Czy będzie po prostu takim szalonym strzelcem bez głowy, który będzie oddawał 22-23 rzuty w meczu, będzie być może zdobywał 30 punktów na mecz przez pierwszy miesiąc, ale Thunder będą przegrywali. Czy ta sytuacja nie jest z góry nastawiona na komizm? W sensie, że to będzie komiczne, że my się nastawiamy, tak, że o, Russell Westbrook będzie oddawał 40 rzutów, a my rzucę 40 punktów. Nie zakładamy, ale może się zaskoczymy, no. Może się okazać, że Russell Westbrook będzie oddawał 18 rzutów, ale będzie robił też 10 asyst w meczu. Może się okazać, że będzie dominował piłkę, będzie miał usycz, wiesz, tak. Tam gdzieś około 35-36%, ale będzie to teraz ponad 40%. Tak. Też się może tak wydarzyć. Także to jest ciekawe poznać odpowiedź na to pytanie, bo mamy Russella Westbrooka zawsze, zauważcie, zawsze w top 10 gdzieś tam od 2-3 lat. On jest zawsze drugą opcją, więc to nie jest, on nigdy nie był pierwszą opcją w NBA. I teraz po raz pierwszy będzie mógł nią być. I to jest ciekawe, jak będzie wyglądał jako pierwsza opcja. Ale przychylamy się do tego, że zwariuje raczej. Chyba tego oczekujemy po cichu. Nawet jeśli dobrze mu życzymy, to chcielibyśmy to zobaczyć, takiego szalonego Russella Westbrooka, który rzuca 40-50 punktów na przykład. Poza tym to też jest ciekawe w kontekście jakiegoś, nie wiem, dalszej debaty na temat przyszłości tego zespołu i jakiegoś tam wyboru, jak kiedyś był z Hardenem, tak? I Westbrook może pokazać, czy jest wart ewentualnie opierania dalej organizacji tej albo innej. Skandujmy Duranta, tak? Chcesz powiedzieć, że Nie mówię o jego wartości. Mówię tylko o tym, w jaki sposób ewentualnie, jeśli coś pójdzie nie tak, będziemy mogli zagospodarować jakieś pieniądze bądź dokonać jakiegoś transferu. Co tak naprawdę ten gość jest wart bez Duranta? O tym mówię, bo Durant i odejście Duranta nie jest ważne w tym momencie. Chodzi o wartość samą Westbrooka, jak on to psychicznie może pociągnąć, bo to nie jest proste zaczynać sezon. W środku sezonu możesz jakoś rozpędzony sobie tam hasać, ale początek sezonu i taka opcja, no. To jest dla niego prawdziwy test. Jeśli nie zwariuje i nie zamieni się w jakąś futrzastą bestię, to będzie dobrze, myślę. Scott Brooks, pan generał Scott Brooks, zrobił bardzo dobrą rzecz moim zdaniem. Wczoraj to okazało się, stało się oficjalne. Steven Adams będzie grał w pierwszej piątce na pozycji centra. Steven Adams potrafi złapać piłkę. To jest zasadnicza różnica między nim a Kendrickiem Perkinsem. Mam nadzieję, że przestanę to mówić, bo mam wrażenie, że tak od miesiąca mówię tylko o to, że Adams potrafi złapać piłkę, Perkins nie. Ale będą mogli grać pick and roll, zwykły pick and roll na szczycie, grali go w preseason i to działało. Zwykły pick and roll i wokół tego będą grać. Brakuje trochę Antonego Morała, więc to może być ciężkie, ale może to wyglądać faktycznie, Przemek, jak powiedziałeś, bardzo normalnie. Jeśli Westbrook będzie miał komu podawać po piku, może to wyglądać bardzo normalnie. Zaskakująco normalnie, bo to nigdy nie będzie wyglądać bardzo normalnie, ale zaskakująco okej. Ale nie chcemy, żeby to wyglądało normalnie. Chcemy Westbrooka atakującego obręcz chyba wszyscy. Chcemy od Westbrooka, żeby był rozgrywającym na 12 asyst jak Paul i zdobywał 30 punktów. No, dokładnie. No i drugi zespół Golden State Warriors na pewno. Klay Thompson wygląda tak, jakby miał być All-Starem w tym sezonie. Przynajmniej tak wyglądał w preseason, tak wyglądał w czasie Mistrzostw Świata i zrobił jakiś taki krok do przodu, jeśli chodzi o pewność siebie. No i to może być trochę ekscytujące. Jestem też bardzo ciekawy, jak Steve Kerr generalnie, jego założenie było takie, żeby grano tam więcej piłką, czyli oni się starają się więcej podawać, mniej kozłować. To oczywiście wyłącza niektóre z największych zalet Stefana Karego. Natomiast no, też jest ciekawe, jako debiutant, jak się sprawdzi i jak to będzie wyglądało. Ja ich mam naprawdę w pierwszej czwórce, wydaje mi się, że nawet mogą być w pierwszej trójce na zachodzie. Jeśli będą zdrowi oczywiście, jeśli ta żelazna piątka, która teraz już nie będzie żelazną piątką, bo Andrew Iguodala będzie wchodził z ławki przynajmniej przez jakiś czas, będzie zdrowa. To a propos żelaznej piątki, w tym momencie za sekundkę w zasadzie żelazny moment naszego programu, czyli akademicka piątka, tak wyglądała ta nasza szybka zapowiedź tego, na co liczymy, na co czekamy w tym sezonie, ale jeszcze pomówimy chwilę o tych rozgrywkach, bo tak jak mówiłem, pół żartem, pół serio na koniec ankieta. No a teraz Sebastian Hetman sam o sobie mówi, że jest takim ojcem chrzestnym, który odprowadza tych koszykarzy do ołtarza zwanego NBA. Prosto Sebastian tak wygląda, jak ojciec chrzestny. To się zgadza. Tak jest. Wszystko jest w normie pod tym względem. Sebastian opowie o tych najlepszych. To było nagrywane jeszcze przed kontuzją Juliusa Randla. Zdradzę, że on się tam pojawi. O tych, którzy teoretycznie mogą nie wypalić. No i też perełki, na które warto zwrócić uwagę. O tym wszystkim już teraz ambasador C w takiej nietypowej akademickiej piątce.
Witam serdecznie po dość długiej przerwie. Sezon NBA coraz bliżej. Z tej strony Sebastian Hetman, szósty gracz.pl. No moja rola, jeśli chodzi o NBA, będzie na pewno ograniczona, no bo będzie się to sprowadzało do debiutantów, także Bartek Wielka Piona i dziękuję za zaproszenie. Będziemy jechać prawdopodobnie od tych najlepszych. Jakąś tam sobie piątkę tych czołowych debiutantów ustaliłem. No wiadomo, że to w trakcie sezonu wychodzi z tymi debiutantami różnie przede wszystkim. Też chciałbym zaznaczyć tu na wstępie, żeby też potem nikogo nie nazywać od razu bastem, tak jak to było z Antonym Bennettem, że tak naprawdę debiutanci swoich szans szukają przede wszystkim w minutach, także jeżeli mamy debiutantów z czołowej dziesiątki, z czołowej czternastki draftu, musimy też brać pod uwagę, że ich pierwszy sezon nie musi być wcale taki, jak wszyscy od nich oczekują, ponieważ będzie się to wiązało głównie z tym, jak trenerzy będą ich widzieć w rotacjach, no i jaka ilość minut przełoży się na grę po obu stronach parkietu. No ale dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy. Top 5 debiutantów u mnie na pierwszym miejscu przed nadchodzącym sezonem. Jabari Parker, absolwent, znaczy nie absolwent, ale jeden rok w Duke pod skrzydłami Majka Krzyżewskiego. Dlaczego Jabari Parker? Ponieważ jest minimalnie u mnie, w zasadzie od początku był minimalnie nad Andrew Wigginsem. Jabari Parker, czyli koszykarski IQ, świetny arsenał techniczny, głowa do gry na poziomie zawodowym. Naprawdę chłopak ma niesamowity feeling do tego, aby grać już na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim podczas lata pracował nad swoją fizycznością, schód, co mogliśmy zauważyć w preseason. Jabari Parker i Milwaukee Bucks. No Milwaukee Bucks, gdzie w zasadzie obok Parkera będziemy mówić przede wszystkim o naszym kochanym Greku Antku. No i o Jasonie Kidzie, który tam jakimiś tymi, mam nadzieję, dobrymi pomysłami będzie chciał tych młodych graczy oswajać z ligą zawodową i nie będzie wystawiał Parkera albo Antka na jedynce, tak jak to miało miejsce w preseason. Mam nadzieję, że Jason Kidd będzie pił mniej alkoholu w trakcie sezonu regularnego. No co jeszcze o Parkerze? Tak jak wspomniałem, no bardzo fajny arsenał techniczny. Niektórzy porównują go do Carmelo Antonego, ale myślę, że ja tam gdzieś widzę w nim taką młodą wersję Paula Pierce'a, ponieważ jest to bardziej wszechstronny gracz, który także no, nie będzie może jakimś tam czołowym defensorem też ligi, ale strasznie dużo czyta, widzi grę po obu stronach parkietu, no i wychodzi spod skrzydeł Majka Krzyżewskiego, no jednego z najlepszych trenerów w ogóle koszykówki w historii zawodowej koszykówki. No i dlatego trochę ten Jason Kidd mnie tutaj niepokoi, czy on nie stonuje Parkera, no ale jeżeli mamy tu rozmawiać o nagrodzie dla najlepszego debiutanta roku, no to ta walka będzie się rozstrzygać właśnie między Parkerem i Wigginsem, gdzie różnice między nimi są naprawdę bardzo małe, ale u mnie Parker jest po prostu numerem jeden. No i za Parkerem Andrew Wiggins z mojej Minnesota Timberwolves, której się przyglądam od kiedy Kevin Garnett w 1995 roku przyszedł do ligi. Cieszą mnie te zmiany, cieszy mnie to, że w końcu gdzieś tam te plony, powiedzmy w cudzysłowie plony zebrane przez Davida Kana gdzieś tam powoli się rozwiewają. Idzie świeżość, idzie młodość, idzie nadzieja na lepsze jutro i kimś takim jest przede wszystkim Andrew Wiggins, który łączy w sobie atletyzm, szybkość, przede wszystkim świetną grę w transition offense. No i mając kogoś takiego obok siebie jak Ricky Rubio, Wiggins może się naprawdę rozwinąć już w pierwszym sezonie i może klepać naprawdę fajne cyfry, w zależności też od ilości minut, ale miejsce w pierwszej piątce, no podobnie zresztą jak Parker, ma raczej zaklepane. Tak się przyglądałem mu podczas preseason, no i Wiggins na pewno pracował też nad swoim rzutem z dystansu, gdzie miał mecze, gdzie trafiał seryjnie po prostu te trójki z NBA range tak zwanego. Nie wiem, do końca nie jestem przekonany, czy on już wejdzie głową, że tak powiem, czy on już umysłem wejdzie na ten poziom zawodowy, tak jak Jabari Parker. Niemniej jednak jest to bardzo skromny dzieciak, który będzie szukał swoich szans w Minnesocie i niekoniecznie musi się czuć tam źle, ponieważ no, będzie miał obok siebie Bennetta, no, też Kanadyjczyka, będzie miał Zaka LaVine'a, będzie miał Glenna Robinsona III, będzie miał Shabazza Muhammada, no, Rickiego Rubio, nawet Nikolę Pekowicza. No, jest to dość młoda ekipa, dość świeża ekipa, którą będzie się oglądać bardzo fajnie, dlatego trzymam także kciuki za Wigginsa, który będzie pracował również nad swoimi umiejętnościami i bardzo mnie cieszy to, że do gry w Minnesocie na ławce wraca Flip Saunders, ponieważ on też ma no, do takich nowych graczy, świeżych graczy, utalentowanych graczy, ma fajne podejście, o czym mogliśmy się przekonać na przykładzie Kevina Garnetta, więc Parker i Wiggins to jest absolutnie czołówka. Na dzień dzisiejszy żaden debiutant nie może
może tej dwójce zagrozić. Myślę, że jest to naprawdę no, dość wysoka poprzeczka i ta dwójka będzie walczyć do końca o nagrodę dla najlepszego debiutanta. Wybór tutaj na pozycjach 3-4-5, jeśli chodzi o tą czołową piątkę debiutantów, no jest trochę trudny, no ale na trójce mam Marcusa Smarta ze względu na to, że też nie wiadomo do końca, co będzie z Rajonem Rondo w Bostonie. No niby nie chcą go tradeować, niby chcą go tradeować, nie wiadomo, jak to będzie w okienku transferowym, ale Marcus Smart przede wszystkim u Brada Stevensa będzie imponował inteligencją i świetną defensywą, co też może zostać docenione i nie oczekujmy, że to jest gość, który będzie rzucał 20 punktów w meczu, bo nie jest takim typem gracza. Na czwartej pozycji mam Juliusa Randla z Lakers, którego może oczywiście zgasić, dosłownie zgasić Kobe Bryant, jak to robił no, z wieloma graczami w tej lidze, ale Julius Randle w preseason wyglądał naprawdę świeżo, no boję się też trochę, że Byron Scott, ten żandarm, też może wymagać od Randla rzeczy no, niesłychanie niemożliwych w tym pierwszym roku, ale Randle patrząc na to, że może dostać 25-27 minut gry, może tutaj powalczyć o jakieś wysokie noty pod koniec sezonu regularnego. Na piątym miejscu mam w zasadzie Arona Gordona i Dante Exuma, ale też nie jestem pewien, jak ich minuty będą rozkładane podczas nadchodzących rozgrywek. No Aaron Gordon, taka mini wersja już Blake'a Griffina, mogąca być w top ten akcji w zasadzie każdego dnia i to też może dostarczyć tutaj kibicom pewnej ekscytacji. Dante Exum, nie wiadomo czego możemy oczekiwać od tego chłopaka. Na początku jego kariery w NBA wielu ekspertów twierdzi, że nie jest przygotowany, że poszedł o rok za wcześnie, ale popatrzmy też na rotację Utah Jazz, gdzie jest pełno młodych i ambitnych chłopaków, więc w dużej mierze wszystko także będzie zależeć od minut, jakie Exum będzie spędzał na boisku. Także moja czołowa piątka debiutantów: Jabari Parker, Andrew Wiggins, Marcus Smart, Julius Randle i ex-aequo Aaron Gordon i Dante Exum. Możemy teraz przejść do, w zasadzie no, wymienić jakieś jedno nazwisko, które może okazać się bustem, czyli debiutantem, który no, został dość wybrany wysoko, ale nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, tylko tak jak na początku mówiłem z tym bustem, to nie do końca możemy kogoś oceniać po pierwszym roku. Miałem tutaj Joela Embiida, ale ze względu na to, że boryka się z problemami, ale Joel Embiid w zasadzie chyba w tym sezonie nie zagra, więc na pierwszy ogień idzie Noah Vonleh z Charlotte Hornets, ponieważ no, obok Ala Jeffersona i Cody'ego Zellera nie jestem pewien, czy ten perspektywiczny, jakby nie patrzeć, o fajnych warunkach fizycznych, silny skrzydłowy się rozwinie i czy będzie grał na takim poziomie, na jakim wszyscy oczekują, że będzie grał. Jeśli chodzi o kogoś wybranego gdzieś tam z niższym numerem w drafcie, no to mam nazwisko Shabazza Napiera, który może tutaj w Miami być dość ważną postacią, szczególnie jak hit opuścił LeBron James. Wiadomo, że z Mario Chalmersem ostatnio w hit nie wyglądali tak, jak mieli wyglądać na pozycji numer 1, a Shabazz Napier miał bardzo fajny preseason, więc ktoś spoza 20 draftu, jeżeli miałby błyszczeć w tej lidze i miałby wykorzystać swoją szansę, to stawiam właśnie na niego. Jest to bardzo doświadczony gracz, który zdobywając mistrzostwo NCAA w tamtym sezonie pod wodzą Kevina Oliego udowodnił, że tak naprawdę tylko niebo jest granicą, więc stawiam tutaj na Napiera. No i mam też jeszcze kilka nazwisk, które będzie warto śledzić. Przede wszystkim Zach LaVine z Minnesota, Doug McDermott, który może być fajnym gościem z ławki, Toma Thibodeau. Mam jeszcze Kyle Andersona ze Spurs, ale to bardziej prospekt taki długoterminowy, coś jak Kawhi Leonard, z tym, że oczywiście no, na nieco innej pozycji. Pamiętajmy też, że w Denver jest taki gość jak Jusuf Nurkić, którego być może podczas draftu polecił włodarzom Denver sam Rafał Juć. Gość naprawdę umie grać na obu blokach, fajnie odnajduje się pod koszem, więc w tej klasie ogólnie całej 2014 będziemy mieli sporo nazwisk, które będzie warto śledzić. Jednym być może szczęście będzie sprzyjać właśnie przez te duże minuty gry. Inni gdzieś tam zostaną zapomniani, może odnajdą się dopiero w przyszłym sezonie, czyli w tym drugim swoim sezonie w NBA, ale no, przede wszystkim czołowe nazwiska: Jabari Parker, Andrew Wiggins. Lecimy z tematem, byle do kwietnia. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Hetman. To była akademicka piątka Sebastiana Hetmana, będzie oczywiście z nami przez cały sezon, no tylko już nie o debiutantach, a może nie o debiutantach w NBA, a o tych, którzy pojawią się w lidze akademickiej i co tam będzie się działo, ale to zdaje się dopiero w połowie listopada zaczyna się sezon, więc od tego momentu Sebastian będzie się pojawiał co tydzień. No to co, ja obiecałem tę ankietę pół żartem, pół serio. Ustalilibyśmy sobie jakąś kolejność, w jakiej będziemy odpowiadali, żebyśmy się nie przekrzykiwali. Przemek, Michał, Maciek, może tak być? Tak, mi się bardzo podoba ta kolejność. Bartek, cieszę się, że wziąłeś pod uwagę, że najdłużej będę myślał nad odpowiedzią.
Naprawdę? Bez sarkazmu. No dobrze. To proszę Państwa, zaczynamy od Przemka, potem Michał, potem Maciek. Tak to będzie wyglądało. Zegar ruszy, kiedy zacznę czytać pierwsze pytanie. Druga runda trudniejsza, wiadomo. Pierwsze pytanie. Czy w Nowym Jorku więcej będzie mówiło się o koszykarzach, czy o Philu Jacksonie? Phil Jackson będzie mówił więcej o wszystkim. Phil Jackson będzie mówił o wszystkim, tylko nie o koszykówce. Będzie mówił o spokoju i takich tam sprawach. Koszykarze będą mówić o Philu Jacksonie, jakby był Bogiem. Który trener pierwszy straci pracę? Kevin McHale. Nie wiem, wiem, że to może zabrzmieć słabo, ale Scott Brooks. Jacques Vaughn. Randy Whitman. Który ze szkoleniowców debiutantów w NBA będzie tym najlepszym w tym sezonie? Liczymy też Davida Blatta. Przemek? David Blatt. Steve Kerr. Najlepszy. Quinn Snyder. David Blatt. Stan Van Gundy czy Tom Thibodeau? Kto pierwszy straci głos, wydzierając się na ławce trenerskiej? Nie mają jeszcze głos? No właśnie, Stan Van Gundy ma jeszcze trochę, ale Thibodeau już nie ma. Żaden z nich nigdy nie straci głosu, oni już dawno nie mają głosów. To już, oni mają jak Stephen Hawking, takie roboty, które mu krzyczą za nimi. To kto będzie więcej krzyczał? Może nie, Stan Van Gundy będzie więcej krzyczał, bo dawno nie krzyczał, więc stęsknił się trochę. Thibodeau, bo on zawsze krzyczy, nawet jak mówi spokojnie, to on mówi Jimmy, to jest spokojnie wtedy, także zawsze. Ja też typuję Thibodeau, bo SVG może przyjść taki moment, że po prostu załamie ręce, gdzie siedzę. A ja typuję Stana Van Gundy'ego. Kolejne pytanie, czy Al Horford zagra przynajmniej w 72 meczach tego sezonu? Tak. Excitement. Tak. I zostanie wytransferowany. Z tego, co ostatnio czytałem, znaczy nie na jego temat, tylko na temat tej kontuzji, ta kontuzja u ludzi dużych, którzy mają duży kontakt z siłownią, potrafi wracać, także myślę, że nie. Ja chciałem odpowiedzieć tak, ale po tym, co powiedział Michał, nie. Ja odpowiadam też, że nie. Brook Lopez, Derrick Rose, Kobe Bryant, Al Horford, a może ktoś inny? Kto zaliczy najlepszy sezon po powrocie, po kontuzji? Derrick Rose. Derrick Rose. Michał? Pozostaje się zgodzić. Maciek? Ja nie chcę tego jinxować, więc powiem Brook Lopez. Żartuję, Kobe Bryant. Nasz ulubiony grecki Antek. Hype czy progres w tym sezonie, Przemek? Progres, ale wciąż hype, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest jego sufit i co się wydarzy. Tak, progres i nawet takie niesmaczne porównania do Magica Johnsona gdzieś w okolicach lutego, jak on jest wysoki i świetnie rozgrywa, ale nie będzie aż tak dobrze, ale zdecydowanie progres. Trzeba postawić na to. Umiarkowany progres. Podpisuje się takie pół na pół. Czy J.R. Smith zrobi w tym sezonie coś głupiego, Przemek? Na pewno. Bank. Nie, będzie się przez cały sezon zastanawiał, o co chodzi w Triangle Offense. Ja myślę, że zrobi coś głupiego. Greg to nie jest coś głupiego? Greg Monroe czy Eric Bledsoe? Kto zaliczy lepszy sezon? Eric Bledsoe. Kurde, to jest trudne pytanie. Nie, ono jest łatwe. Eric Bledsoe. Eric Bledsoe i Michał Czwórgos będzie na Bledsoe? No niech będzie, chociaż jemu łatwiej. Ile razy Marcin Gortat w fazie zasadniczej znajdzie się na czołówce NBA.com? Jak powstanie nowy smak pierogów? Nie. Daj, że to zero, Przemek? Nie mam pojęcia, pewnie się znajdzie. Nie, no na pewno będzie, tylko w jakim kontekście? No, Waszyngton zdobył tytuł, czy Gortat ma double-double najwięcej w fazie zasadniczej nie zdobędzie tytułu. Znaczy, no mówię w jakichś takich ważnych rzeczach, no. Nie wiem, zostanie wybrany do meczu gwiazd. Nie wiem. Myślę, że się znajdzie przynajmniej raz. Ja myślę, że będzie dwa razy. Maciek? Ja też typuję dwa razy. Michał? To ja dam raz. Czy 76ers będą gorsi niż Milwaukee Bucks rok temu na takim samym poziomie, czy wygrają więcej spotkań? Myślę, że wygrają więcej spotkań. Ja mówię, że będą na takim samym poziomie. Michał? Ale porównujemy Bucks do Philadelphia. Bucks z zeszłego roku do tych 76ers. Czy 76ers do Bucks z zeszłego roku? 76ers do Bucks z zeszłego roku. Brzmi, czy 76ers wygrają więcej niż 15 spotkań właśnie. Tak jest. Tak, dokładnie. No to tak. Maciek? Nie. Czy Rajon Rondo zostanie w Celtics, czy będzie wymieniony w trakcie sezonu? Ja myślę, że zostanie. Też myślę, że zostanie? Też mi się tak wydaje, tylko musi przestać śpiewać pod prysznicem. To ja powiem, że zostanie wymieniony. To czy zobaczymy transfer jakiejś gwiazdy, która zmieni układ sił w NBA? Nie mówiąc, że to będzie Rajon Rondo, Przemek? Myślę, że tak. Też myślę, że tak. Michał? Też myślę, że tak i to będzie ktoś z zachodu. Maciek? Nie. Czy w trakcie sezonu usłyszymy w mediach, że w szatni Cleveland coś nie gra? Myślę, że nie raz i nie dwa.
Więc tak, czy... A nawet 6. Dwa zwycięstwa, dwie porażki z rzędu i się zacznie. Michał? Myślę, że to już to jest tak pięknie utkana historia i podparta ligowymi materiałami, wszelkimi promocyjnymi, marketingowymi, że my nawet o tym nie usłyszymy w odpowiednim czasie, ale coś może w wakacje się dowiemy, ale w sezonie myślę, że nie będzie brzydkich rzeczy tam. ESPN zatrudnił swojego dziennikarza do Cleveland, Dave'a McManamina, który robił Lakers. Portland przyszedł Chris Haynes, który tam był dziennikarzem w CSN, to jest Cleveland Plain Dealer, więc stawiam, że nie. No dobrze, kolejne pytanie, panie Przemku, dla pana fantastyka albo film. Kto powinien zagrać Sama Hinkiego w Moneyball 2? Myślę, że będzie w Moneyball 2, a Sam Hinkiem? To było coś, w sumie takie kulisy, rozmarzyłem się przez chwilę. Żeby wyglądać, jak Sam Hinkiem wygląda. Znaczy wiemy, jak to zawsze można charakteryzację zrobić, tak? Ja bym chciał zobaczyć Andiego Samberga i żeby to była komedia. To jest Andy Samberg. Andy Samberg to jest gość z Brooklyn Nine-Nine. Czy mogę już odpowiedzieć? To jest Brooklyn Nine-Nine. Najlepszy serial komediowy w zeszłym roku. Ja muszę to przemyśleć. Zach Galafiniakis. W Familiadzie. A Maciek, wiesz już kto? Zbigniew Ziobro. Rozumiem, szedłeś drogą podobieństwa po prostu. Nie. Drogą Saby. O, mam dobry typ. Kevin Spacey. Kevin Spacey. O mi chodzić? Zach Galafiniakis, ten z Kata z Vegas z brodą. To Maciek, wystawiasz kogoś, czy Ziobro zostaje? A co, to jest jakaś audycja sponsorowana przez Platformę Obywatelską? Nie, ja nie głosuję, więc... Dobrze. Oczywiście, że zostaje Ziobro. Dobrze. Ile drużyn z Nowego Jorku będzie w play-offach? Ile co? Ile drużyn z Nowego Jorku będzie w play-offach? Ja myślę, że dwie. Ja myślę, że jedna. A ja powiem też jedna. A Maciek? Dwie. Dobrze. Co z Indianą Pacers? Play-offy, przeciętność czy tankowanie? Ani przeciętność tak naprawdę, taki dziwny dołek, ale myślę, że playoffów nie będzie jednak. Ja mówię, że jednak będzie tankowanie. Michał? Limbo takie, po środku. Maciek? Sporo twarzy Roya Hiberta pokazywanej na ławce rezerwowych, tej twarzy z playoffów. Czy Ricky Rubio nauczy się w końcu rzucać, Przemek? Ma trenera rzutowego, w ogóle z historii zatrudniania trenerów rzutowych, żeby pomagali komuś nauczyć się rzucać, wynika, że nie nauczy się rzucać. Też mówię, że nie nauczy się rzucać? Na szczęście nie jest to Mark Price, który zazwyczaj jest trenerem rzutowym, kiedy przychodzi do takich rzeczy i który jeszcze nigdy nikogo nie nauczył rzucać. No, oprócz siebie. Ale mówiłby, że się nie nauczy. Michał? A ja bym postawił inaczej to pytanie. Czy on musi się uczyć rzucać, zakładając, że ta Minnesota coś tam lekko pozmienia, ale zostanie dalej w tym takim trzonie? Chyba nie musi nawet się uczyć. To i tak nic nie da. Nowy trener rzutowy Rickiego Rubio kończył tylko 45% przy obręczy, więc nie wiem, czy się nauczy rzucać z pola 3 sekund, bo to jest chyba kłopot. Jeśli chodzi o rzut, to tak, oczywiście. W ciągu 10 lat, na pewno. Jeszcze jedno pytanie z Minnesoty. Czy będzie takie top 10, że połowa akcji albo więcej będzie należeć do zawodników Timberwolves? Tak, i będzie taki moment w sezonie, że będziemy myśleli, że oni są naprawdę dobrzy, a nie będą. Myślę, że będzie taki moment, że będzie połowa w dziesiątce. Przemek? Myślę, że nie. Myślę, że przesadzamy tylko z tym hype'em. Już hype'owaliśmy w ten sposób wiele zespołów i potem nikt ich nigdy nie oglądał, a ludzie, którzy robili to top 10 też ich nie oglądali, więc nigdy nie było w top 10. Już dawno nie oglądałem top 10 swoją drogą. Maciek? Efektowne zagrania nie wyglądają tak fajnie na parkiecie w Minnesocie. Dobrze. Mogę tak odpowiedzieć? To oczywiście, to mogą być przeróżne odpowiedzi, chodzi o to, żeby były szybkie i sprawne. Czy Chris Bosh jako lider Miami Heat będzie w top 10 ligi? Czym? Ogólnie, zawodników. W Drag Queens chyba. Myślę, że może być. Myślę, że mógłby być. Absolutnie nie. Też myślę, że jednak mimo wszystko nie. Maciek? Nie. Pytanie proste na 4 razy tak. Czy Javal McGee będzie stałym gościem w TNT? Tak. Tak? Bardzo zasugerowałeś tą odpowiedź. To zależy, jak szybko wyjedzie do Chin. Nie. Maciek? Co to znaczy stały? To chodzi o to, że będzie co czwartek w rubryce najgłupszych zagrań. Albo co drugi czwartek. Nie, bo nie będzie zdrowy cały sezon. No, można i w ten sposób. Czy Nerlens Noel, a propos zdrowia, będzie jak Blake Griffin i po przesiedzeniu sezonu zostanie debiutantem roku? Nie. Też myślę, że nie, Maciek? Nie, ale będzie walczył. A który z debiutantów pierwszy zderzy się ze ścianą? Myślę, że to będzie ktoś z duetu Andrew Wiggins, Marcus Smart. A ja myślę, że to będzie Dante Exum. Michał? A ja myślę, że to będzie Wiggins. A ja mam Suchara.
Czekamy, bo jeszcze nie było w tym programie ani jednego. Mam suchara! Możesz powtórzyć pytanie? Który debiutant jako pierwszy zderzy się ze ścianą? Ten, który stanie na faul ofensywny Johnowi Wallowi. Ojej! To jest jeszcze dodatkiem dał za to w faul za ten żart. Miałem to w wstępie. A bo te pieniądze, pieniądze Bartek od ciebie chce za udział w tym programie, za ten suchar. Bartek. On stanie jak na faul ofensywny bardziej. Bartek, bo ja też miałem suchar, ale. No też tak. Tak. No to jest to taki, możesz, że mówiłeś, podać. Ale mówię, że. Mówiłeś Przemkowi, czy słyszysz? I pytanie powinno być, czy zagra Blake Ahern. Kumasz ten, co nie słyszy? Koszykarz. Kumam. Słyszysz? Blake Ahern. Ile najmniej rzutów za trzy oddadzą Los Angeles Lakers w tym sezonie w jednym meczu? Ogólnie, nie rzucelnych. Przemek. Najmniej. Ja bym bardzo chciał, żeby się zdarzył mecz, gdy nie oddaliby żadnego rzutu za trzy. I Byron Scott potem by mówił, że tak naprawdę wina tego, że przegrali, jest w tym, że jego chłopacy się nie starali po prostu, a nie dlatego, że rzucają długie dwójki. Najmniej będzie pięć, moim zdaniem. Michał? Wliczamy Kobe'ego Bryanta, to czy nie? Wszystkich, no Lakers. Na bank, że tak. Ale ja pytałem, ile najmniej będzie. A, ile najmniej? Boże, myślałem, że więcej niż, nie wiem, najmniej myślę, że około pięciu, no. To będzie się kanina po prostu, rzucanie i ratowanie skóry za jakąkolwiek cenę. Maciek? Zero. O, odważnie. Russell Westbrook pod nieobecność Kevina Duranta założy buty MVP, czy powiemy, że są jednak troszeczkę za ciasne? Założy buty MVP, a niech będzie. Ja myślę, że jednak będą ciutkę tam gdzieś piły, inny rozmiar poprosimy. Michał? Ja myślę, że będzie nosił te trzewiki, ale gdzieś w styczniu powiedzą mu, że to fejki i będzie musiał je zdjąć. Maciek? Ja mam zbyt długo czasu, żeby się namyśleć i teraz mi znowu zostaje suchar. W sensie będą za ciasne. Będą za ciasne, ponieważ Russell Westbrook wyrasta poza MVP. Jest nie do określenia. O Boże. Pięknie powiedziane. Pytanie 28. Czy Kawhi Leonard będzie liderem Spurs, czy tylko drugą albo trzecią opcją? Niech to rzucę okiem. Czy w San Antonio jest w ogóle coś takiego jak pierwsza opcja? Chyba nie ma. Więc dokładnie. Nie będzie pierwszą opcją. Nie będzie pierwszą opcją? Nie. Nie będzie pierwszą opcją. Myślę, że też nie będzie pierwszą opcją. Czy Anthony Davis po sezonie będzie w top 5 głosowania na MVP? Myślę, że... No to zależy od tego, czy Pelicans wejdą do playoffów. Jeśli wejdą do play-off. A gdzie mecz gwiazd jest w tym roku? Przypomnij. Ale ja pytam o MVP, a nie o mecz gwiazd. A przypomnij mi, bo ja mam suchara w takim układzie. W Nowym Jorku jest mecz, Madison Square Garden. Prosimy suchar, Michał? No to nie, bo myślałem, że w Los Angeles. Nieważne. Nie będzie w top 5 MVP. Nie będzie? Maciek? Będzie. Ja generalnie jednak powiem, że nie. Dobra, nieważne, no. Pelicans... Gdzie jest? Bo nie, musiałbym sprawdzić, więc... Dobra, nieważne. W nowym... Davis nie będzie w pierwszej piątce głosowania na MVP. Dobrze. Czy za rok tej porze w Oakland powiedzą, szkoda, że nie oddaliśmy Kleja Thompsona za Kevina Love'a, czy dobrze, że tego nie zrobiliśmy? Powiedzą, że dobrze, że tego nie zrobiliśmy. To już myślę, że tak samo powiedzą. Michał? Oni teraz to mówią cały czas. Oni wiedzą, że to nad nimi wisi. A co powiedzą w Charlotte o podpisaniu Lensa Stevensona? Strzał w dziesiątkę jest w porządku, czy totalna klapa? Powiedzą, że totalna klapa, bo oczekiwania chyba są trochę za wysokie w stosunku do Lensa jeszcze. A ja chciałbym wierzyć, że to jest oczywiście naiwne, że ten człowiek doszedł do jakiegoś takiego etapu w swoim toku myślowym, że czas spoważnić i grać naprawdę w kosza. I chociaż to nie wierzę do końca, ale chciałbym, żeby tak było. Ja mówię, że będzie tak pół na pół. Maciek? Klapa, ale nie totalna. Okej. Okay. Kto okaże się najlepszym transferem lata w NBA poza LeBronem Jamesem i Kevinem Love'em? Bojan Bogdanović. To jest niepopularna odpowiedź dzisiaj, ale Chandler Parsons. Też mam taką samą odpowiedź. Przemek? Myślę. A ja pójdę na przekór i powiem, że Luol Deng. No dobrze. A kto w takim razie okaże się najgorszym transferem? No znaczy ja wiem. Znaczy ja mogę powiedzieć od razu. No, ja wiem, co Michał chce powiedzieć. Carlos Boozer. Z Amnestii? Tak, no, proste. Carlos Boozer. No. Maciek? To będzie najgorszym transferem Lance Stevenson. Ja myślę, że Lance Stevenson. Dlaczego? Też myślę, że może być to Lance mimo takiego sezonu pół na pół. Czy Atlanta Hawks zasłużą w tym sezonie na piosenkę? Na jakąś zasłużą. Zależy, jaką pytasz. O taką, którą nagrasz. Nie, to nie. Też myślę, że nie zasłużą. Michał? Nie, kompletnie nie. Maciek? No wydaje mi się, że nie, bo Przemek powiedział, że nie.
On zaraz umie śpiewać. To tak, to eliminuje to pytanie. Nie przemyślałem tego. Ile razy pojawi się kącik Carlosa Boozera? Przerwiam żądanie ekstra. Już dzisiaj mamy dwa. Dzisiaj nie liczymy, dzisiaj jest takie wydanie, wiesz, promocyjne, powiedz. A ile będzie przerwa żądanie? Nie mam pojęcia, co tydzień pewnie, może jakieś 2-3 wyjątki. To zakładam, że tyle. Odważnie. Michał, ty najlepiej powinieneś znać odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, nie lubię Lakersów, także jak najrzadziej. Ale na pewno będzie się rzucał nam w oczy, no przecież to jest... Z Robertem Sakrem w patrze, razy to, się jest, to jest na bank. Nie, dobra, będę obserwował, pewnie. Będzie dużo, obiecuję, coś będzie, no. Maciek? Jak powiedział kolega przed chwilą. Dobrze. Ile minusów dam Los Angeles Lakers w tym sezonie? Więcej niż 5, czy mniej niż 5, Przemek? Myślę, że znudzi nam się po pierwszych dwóch miesiącach i to się zmieści w 5. Też myślę, że jednak chyba mniej niż 5. Michał? Po ujawnieniu kulisów, że Phil Jackson chrapie i właścicielka nie może z nim wytrzymać, to myślę, że będzie dużo więcej. Maciek? Ja myślę, że będziesz miał więcej plusów niż minusów. Już dziś zacząłeś mówić o tym, że chodzi o tankowanie, że jest świetnie, więc myślę, że jesteś przegrany. Jestem zadowolony. Będę miał to, czego będę chciał. A propos ciebie, Maćku. Możesz to wyciąć? Ja chcę mieć to w telefonie. Będę miał to, czego będę chciał. Yeah. Nie przemyślałem, że to tak zabrzmiało. Możemy to wyciąć. Nie, to wszystko będzie, ale potem ci mogę wyciąć na dzwonek, nie ma żadnego problemu. Maćku, a propos ciebie i pytanie do Przemka, do Michała i sam sobie też zadam. Czy Maciek polubi Charlotte Hornets w tym sezonie, tak czy nie? Nie. Nie. Dlaczego nie? Ja nie wiem, może trochę. A Maćku, zdradź nam tajemnicę. Polubisz czy nie polubisz? No, chciałbym powiedzieć, że nie polubię, ale Michał mówi może trochę i zmięknie mi serce, może tak się wydarzy, ale nie. Najważniejsze pytanie tej ankiety. Przemek, czy będzie taki tydzień, że Andrea Bargnani będzie MVP? Czy będzie taki tydzień, że Andrea Bargnani będzie grał we wszystkich spotkaniach od początku? Nie. Nie znam. Poznałem chyba, że ktoś o nim napisze w MVP. Nie. Ding, ding, ding. Wygrywasz może na razie klasyfikację sucharów, Maciek? A ja mi się wydaje, że Andrea Bargnani będzie pasował do Triangle Offense. Czyli będzie taki tydzień, że będzie MVP, tak? Nie. Bez nie przesady. Będzie. Dobrze, też myślę, że nie będzie. Zbliżamy się już do końca. Kto wygra Zachód? Los Angeles. O fazie zasadniczej mówię. Los Angeles Clippers. San Antonio Spurs? Powiem odważnie, będziemy świadkiem tony punktów ze strony Golden State Warriors. Los Angeles Clippers. Kto będzie na czwartym miejscu po fazie zasadniczej na wschodzie? Na wschodzie. Dlaczego nie piąty? Że na zachodzie. Bo najbardziej interesuje mnie, kto będzie czwarty. Będzie czwarty. Miami Heat. Nowy Jork. Optymistycznie powiem Waszyngton. A Maciek? Atlanta. Kto zostanie debiutantem roku? Jabari Parker. Nikola Mirotić. Jeszcze odważniej. Maciek? Jabari Parker. Kto wygra tytuł MVP? Julius Randle. LeBron James. LeBron James? LeBron James. Michał, prawdziwy typ? Derrick Rose. I gdybyście mieli dzisiaj zadecydować, w finale NBA zagrają? Oklahoma City Thunder i Cleveland Cavaliers. Zmieniłem to wczoraj. San Antonio Spurs i Cleveland. Przemek? Ja się będę... Nie chcę się opierać przy tych Clippers, ale wydaje mi się, że Clippers z Cleveland zagrają. I Michał? Ale nie przez to, że ich lubię, tylko chciałbym i wtedy będę przez, nie wiem, całe wakacje pijany chodził. San Antonio z Chicago. No to życzymy ci tego, żeby tak było. To była nasza ankieta pół żartem, pół serio. Możecie też odpowiadać na te pytania gdzieś w komentarzach, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, a może na SoundCloudzie się nawet da. Trochę była długawa, ale zaraz to tak skrócę, że wyjdzie 5 minut z tego. To co, jest. Proszę Państwa? Będziemy bystrzejsi. Będziemy tak jest, zawsze tak nie będziemy się zastanawiać. Nowej, tak. Oni wszystko wiedzą od razu. Super. Jeszcze jakiś podkładzik fajny, to będzie miało taki dobry smak. Tradycyjnie na początku sezonu plusy i minusy w formie pozytywnego i negatywnego przewidywania. Tak króciutko z całej NBA po jednym minusie, po jednym plusie. Przemku, proszę. Ja zacznę od minusa czy od plusa? Od minusa jak zwykle. Od minusa. No to mój minus... Mój minus idzie do Los Angeles Lakers, to będzie ostatni mój minus z Los Angeles Lakers w tym sezonie, obiecuję. Aha. Z tego powodu, że z jednej strony
Zdaję sobie sprawę z tego, że ta organizacja miała troszeczkę pecha, kiedy David Stern zablokował ten transfer Chrisa Paula i że to wszystko mogło się potoczyć kompletnie inaczej. To był taki początek tego rozpadu, ale z drugiej strony, no kurczę, to jest jednak organizacja, w której są ludzie, którzy znają się na koszykówce, jedna z najlepszych organizacji swego czasu, być może nadal w całej NBA. I irytuje mnie trochę fakt, że zatrudniają Byrona Scotta i pozwalają mu mówić takie rzeczy nawet, bo nie wiem, czy to faktycznie się będzie działo. I sprawiać, że nagle zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest taki ukryty plan, żeby zachować twarz, ale tak naprawdę tankować, ale przed kibicami i przed sponsorami twierdzić, że jednak gramy o wszystko i stąd te wszystkie gadki o tym całym oldschoolowym graniu i tak dalej. Wydaje mi się, że tam są mądrzejsi ludzie niż to w tej organizacji. To jest też takie moje minusowe przewidywanie, że Lakers się trochę skompromitują w tą sezonę. Michał, jaki jest twój minus na ten sezon? Ja mój minus? Cena League Passa chyba. Naprawdę, oni powariowali z ceną League Passa i to jest minus na cały sezon. Ale tak poważnie, minus, że możemy być chyba, ale to jest taki minus, taki, którego bym nie chciał, że możemy być rozczarowani tą klasą draftu. Możemy, ale nie musimy. No, będzie duży hype i się okaże potem, że tych gości nie ma, albo są na 2-3 mecze i potem ich nie ma i Minnesota ma 3 zwycięstwa, 70 parę porażek i no, minus może być. No. Oby tak nie było. Maciek, a twój minus na najbliższe miesiące? Mój minus, że przyłączam się do tego, co Przemek powiedział, ale fakt, że Lakers nie rzucają za 3, zaraz stanie się plusem, bo już mi się to podoba i jestem fanem, generalnie jest zabawnie. Sezon jest długi, więc im więcej zabawnych rzeczy, tym lepiej. Niech będą to Lakers, jest jeszcze ciekawiej. I drugi minus idzie dla LeBrona Jamesa, któremu brakuje swagera Michaela Jordana. LeBron James, przechodząc do Cleveland, zaznaczył, że nie wiem, czy będziemy kontenderami od razu i teraz ostatnio powiedział, że Bulls są lepsi. Ja mówię, gdzie jest ten pazur w LeBronie Jamesie? Jest zbyt analityczny, zbyt... Nie mów analityczny, nie mów analityczny. Jest zbyt, nie mów. Zbyt za dużo blogów czyta. Za dużo zapowiedzi. Potrzebujemy dzikości trochę. W sercu, w oczach. Tak było w finałach NBA też trochę. No ale może w obogajcach trzeciego, czwartego meczu James zorientował się, że Spurs są lepsi. Dużo czasu minęło. Ja na minus daję Memphis Grizzlies, bo oni wejdą do playoffów. A jaki będzie plus tego sezonu, Przemek? Plus tego sezonu już się stał. Ta cała zmiana, która się stała latem. Wiem, że to jest monotomatyczne bardzo i tak dalej, ale w zeszłym roku chyba nie wchodziliśmy z taką ekscytacją w nowy sezon jak teraz. Jest bardzo dużo zespołów, może nie bardzo dużo, ale jest kilka zespołów, które mogą walczyć o mistrzostwo i nic tutaj nie jest, nie ma takiego zdecydowanego faworyta. I myślę, że to jest fajne, dlatego pojawili się Cleveland znowu w takim składzie, no, którego być może jeszcze nie widzieliśmy i będzie fajne patrzenie na nie. Także wszystkie te zmiany, które dokonały się latem właściwie. To był ciekawy off-season i myślę, że zapowiada jeszcze ciekawszy sezon. Michał? Na plus myślę, że nie będziemy świadkiem tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie, że tak naprawdę 3 albo 4 zespoły na wschodzie się liczą, a reszta jest poza jakimkolwiek zasięgiem. Będziemy świadkami nawet dodatniego bilansu ze strony Detroit, wiem, to jest odważne, ale nie będzie aż tak źle i będzie można zapomnieć o zeszłym sezonie i o tym, co się działo na wschodzie i naprawdę patrzeć na ten wschód bez żadnego politowania, no przynajmniej przez 3/4 tabeli. I Maczku, jakie jest twoje pozytywne, optymistyczne przewidywanie na ten sezon? Ja mam po prostu plusy. Pierwszy plus dla NBA za to, że wróciła. W sensie miała wrócić i wróciła. Drugi plus dla kibiców w Polsce, którzy się jarają NBA tak mocno. To jest naprawdę fajne. Wypowiedziałem. I trzeci plus za to, że Triangle Offense jest z powrotem. Jest dużo sentymentu. Chicago grało tak, Lakers, Shaka tak grali, więc fajnie się to ogląda. I czwarty plus, oczywiście plus dla Scotta Brooksa. Za to, że wstawił Stevena Adamsa do piątki i Steven Adams ma być starterem w Oklahoma City Thunder. Dlatego ja zmieniłem swój typ wczoraj na to, kto wyjdzie w konferencji zachodniej w playoffach. Myślę, że jeśli oni dotrwają gdzieś tam do końca sezonu, teraz są absolutnie rozbici i na końcu sezonu będą zdrowi, to zdrowa Oklahoma wygra konferencję zachodnią w playoffach. A ja daję plusik dla Pelicans, bo oni zmienią Grizzlies w playoffach. Taki szybki, pozytywny strzał. No to w zasadzie już wszystko, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy program, jest... Za nami jedna rzecz na koniec. Teraz najciekawsze. Czekaliście cały program, żeby usłyszeć to, co najciekawsze w tym podcaście. Typowanie. Wracamy z naszą zabawą, ale troszeczkę zmienioną. Stwierdziliśmy, że w tym sezonie nie będziemy typować wyników poszczególnych spotkań, a zajmiemy się
Dosłownie, pojedynkami, czyli będziemy sobie wybierać jednego gracza z jednej drużyny, drugiego z drugiej, tak żeby mniej więcej pira ze drzwi zgadzali się pozycjami, czyli na przykład rozgrywający przeciwko rzucającemu obrońcy, a żeby nie było historii typu rozgrywający kontra center. Dzisiaj jest to tak pilotażowo po raz pierwszy, więc po jednym tylko takim pojedynku od każdego, natomiast jeżeli okaże się, że to wypala, to będziemy to robić oczywiście co tydzień i tak jak w poprzednim sezonie po dwa typy każdy będzie dawał, co liczymy, bo to jest jeszcze ważne, wszystko w zasadzie, punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, będziemy odejmować straty i informacja... Bloki. Słucham? Liczymy bloki. Tak, liczymy też bloki, zapomniałem o blokach, a to też jest... Cześć, że bloki liczymy i że na przykład jak ten, jak blok, to jest plus jeden zawsze. A, też mam swojego suchara. Nie, dobry suchar. Din, din, din. Wszyscy mają suchar, mam i ja. No, to liczymy właśnie te rzeczy. Jeżeli będziemy mieli sytuację, w której wyjdzie tyle samo punktów w przypadku jednego i drugiego zawodnika, to dodajemy po prostu punkcik temu, którego drużyna mecz wygrała i on ten matchup wygrywa, a jeżeli się tak zdarzy, że wytypujemy jakiś matchup, do którego nie dojdzie, bo ktoś będzie kontuzjowany, no to po prostu typ przepadnie i w następnym tygodniu ta osoba, która zadała ten mecz, zada o jedno spotkanie więcej. Dużo tych kwestii technicznych, ale mam nadzieję, że to wszystko było zrozumiałe. No to startujemy, proszę Państwa, z typowaniem. Ode mnie dla Was to jest pojedynek, który odbędzie się w czwartek. Minnesota Timberwolves podejmują Detroit Pistons, oba zespoły są w back-to-back, Minnesota po spotkaniu z Memphis, Pistons po spotkaniu z Denver Nuggets. No i kto wygra pojedynek, Ricky Rubio czy Brandon Jennings? A poczekaj, bo ja się trochę zagubiłem, to każdy zadaje komuś, czy tylko ty nam zadajesz? Nie, no każdy zadaje komuś. A, dobra, dobra, spokojnie, no bo też tak jak Przemek nie słuchałem przez połowę. Dobrze. Ja będę pisał gdzieś na kartce i będę się odczytywał. Ja po prostu zawsze słucham, jak już jest zmontowane i jest w sieci. Żeby sobie nie psuć potem. Dobrze. Ja Brandon Jennings wygra ten pojedynek. Maciek? To będzie zacięty pojedynek, ale wygra go Brandon Jennings. I Michał? Dobra, to musi być inaczej. Ricky Rubio. No dobrze, to był typ ode mnie, a teraz Przemku. Ja mam jutrzejszy mecz Golden State Sacramento i mam... To jest dzisiejszy mecz? Dzisiejszy mecz, tak. Dzisiejszy mecz Golden State Sacramento. Klay Thompson, Rudy Gay. Rudy Gay. Ja stawiam na Klaya Thompsona. Michał? Klay Thompson. Klay Thompson czy Rudy Gay? Tak. Klay Thompson. Tak? Rudy Gay. Rudy Gay. Wyłamał się. Michał, teraz twoje. Dobra, to będzie niedziela. Do Portland przyjeżdża Golden State. Steph Curry kontra Damian Lillard. Lillard. Curry. I Maciek, twój pojedynek? A to dzisiaj w nocy. Ekscytujący pojedynek. Phoenix, Carlos Boozer kontra Markif Morris. Markif Morris. Carlos Boozer. Kurczę, Carlos Boozer. No dobrze, i w taki sposób zamykamy to pierwsze typowanie w nowym sezonie. Będziemy typować sobie pojedynki. Zobaczymy, czy będzie ciekawiej, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej niż w poprzednim sezonie, kiedy w grę wchodziły drużyny. No i co, to była pierwsza w tym sezonie przerwa na żądanie ekstra, po raz pierwszy w historii w dzień inauguracji sezonu. Następnym razem usłyszymy się, no albo za tydzień, albo starym zwyczajem za dwa tygodnie. Zobaczymy, co ciekawego będzie się działo na parkietach NBA. Informacje gdzieś wrzucę albo na Twitterze, albo na Facebooku, ale myślę, że równie dobrze może to być już właśnie za tydzień. A za dziś dziękuję Państwu Michał Górny, Przemek Kujawiński, Maciek Kwiatkowski i Bartek Tomczak. Do usłyszenia. Ekstra. Ekstra. I tylko koniżal. To znaczy szerszeni, znaczy ruch. Bartek... Klonka bobka, działa. Tak, tak. Mogę jeszcze raz. Bartek, bierz pół tego, co bierzesz do tej pory. O Boże. Naprawdę. Ja się skupię i obiecuję się, że będę wiedział, o czym mówisz. No, no,